Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Wiedźmaka. Nadal nie pojawił się pierwszy, ja lecę już chyba z siódmym, tak więc zobaczmy, co do powiedzenia będzie miał nam Emhyr. No i czy będziemy bardzo chętni, żeby podlegać tutejszej, jak to się mówi, savoir-vivre'owi ubioru. Chociaż znając Geralta, raczej nie. Wróćmy do gry, zostawcie lajkę, jeżeli lubicie serię, a ja lecę dalej. Co jest nie tak z moją brodą? No dobra, niech będzie, obetnijmy tego Geralta, niech jej nie ma. Niech będzie. A co później? Zrobicie mi paznokcie? Jeśli czas pozwoli. Proszę wybaczyć, ale lista zabiegów pielęgnacyjnych, którym waszmość należałoby poddać, jest długa, a dzień krótki. Ziomeczko, jestem piękniejszy teraz z tymi bliznami niż ty kiedykolwiek będziesz, patrząc na twoją dziwną, opuchniętą, obliznowaconą twarz. Co, trądzik miałeś? Chyba trądzik miałeś. Potężny. A także odpowiedzieć na parę pytań. O Boże, a to kto? Wasza wielmożność, nie wiem, czy to jest właściwy moment. Ciężko o właściwszy. Ludzie stają się niezwykle szczerzy, kiedy czują brzytwę na gardle. Spróbuj tylko mi jeszcze raz pogrozić, lelusiu. Morvran Vorhis, dowódca dywizji Alba. Zanim zostaniesz zaprowadzony przed oblicze cesarza, wiedźminie, muszę zweryfikować pewne informacje. Fiflok myśli, że może mi zadawać pytania, kiedy ma dekoracje do tortu wokół szyi. Oczywiście, porządek w papierach musi być. A zatem Geralt Rif. Miejsce urodzenia... Rif? Nieznane. Rodzice. Nieznani. Wiek. Nieznany. Ale to nieistotne szczegóły. Przejdźmy do ostatnich wydarzeń. Oblężenia zamku Lavaletów. Losów dowódcy obrony Ariana. O Jezus Maria, to jest ta symulacja wyborów z Witchera 2. O Boże, nie mam zielonego pojęcia, co tutaj wybierać. Nie grałem, w save'a nie wgrałem. No dobra. Będę trochę losowo wybierał. Walczyliśmy po różnych stronach, prawda? Ale spotkaliśmy się w tych samych lochach. Arian uciekł, przy okazji podpalając zamek. A, to tłumaczy skąd pożar. Nasze raporty mówiły, że wybuchł za sprawą smoka. Dalej. Potem schroniłeś się w urokliwym Flotsam. Skąd przebiłeś się w okolice Vergen? Tylko jak? Miasto uchodziło za odcięte od świata. Flotsam. Tam Cairana się pokonywało, pamiętam. Vernon Roche czy Jorvet? Szczerze, jak grałem za pierwszym razem, kiedy grałem, wiecie, to jeszcze liceum było, grałem dla siebie, wtedy wyszedł ten wiesiek. Zabrałem się z Jorvetem. Zabrałem się razem z Jorvetem, przywódcą komanda Skojatel. Zabójca potworów i zabójca ludzi. Ciekawe zawierasz sojusze. Ludzie spokojnie mogą być potworami. Ktoś mi mówi, że najciekawsze jeszcze przede mną. No, pytaj dalej. Bo mi zaraz broda odrośnie. To ogolimy cię raz jeszcze. Następnie. Niesławny szczyt w Lochmuin. Byłeś tam. I znów mieszałeś się w sprawy możnych. O Boże, kompletnie nie pamiętam trzeciego aktu dwójki. Pomogłem w odczarowaniu Saski, musiałem uratować Triss, niech będzie. Bo możni uwięzili Triss Merigold. Powinieneś wiedzieć, że to bliska mi osoba, a ja bliskie osoby mam w zwyczaju ratować. I zrobiłeś to, przy okazji doprowadzając do tego, że Radovid ma na usługach kapitułę czarodziejów. Nilfgaard dopiero co wszczął wojnę, niesprowokowany, więc powstrzymaj się od moralizowania. Niech waszmość siedzi spokojnie. Już kończę. Ja ci dam. Bo z tego co wiem, wkrótce potem patrzyłeś, jak wadliwy Megaskop rozrywa twoją znajomą. Shile de Tancarville na kawałki. Uciekła. Patrzyłem, prawda. Ale pozwoliłem jej w końcu uciec. Z pułapki, którą zapisz proszę, żeby faktycznie wszystko się zgadzało w papierach, zastawił wasz człowiek. Leto z Gulety. Ach, Leto. Cóż, racja stanu wymaga czasem trudnych aliansów. Nawet z wiedźminami. Alians wciąż trwa? Co się dzieje z Leto? Miałem nadzieję, że to ty odpowiesz na to pytanie. Ach, czyli Leto się przed wami ukrywa. Zapewne nie bez powodu. Racja stanu się zmieniła, co? Nie wiem, gdzie jest. A gdybym wiedział, też bym ci nie powiedział. Choćby z brzytwą na gardle. Proszę. To chyba wszystko. Jeszcze podpis poświadczający, że zeznałeś prawdę i tylko prawdę pod groźbą więzienia bądź śmierci, etc., etc. Tu.
I jeszcze tu. Skoro procedury zostały wypełnione, proszę wielmożność o opuszczenie pokoju. Będziemy waszmości Geraldowi dobierać strój. To ważna sprawa, ale obędziemy się bez asysty generała. Ty może lubi patrzeć? Szkoda. Mógłbym coś doradzić. Bywaj, Geralt. Ziomeczku, wyglądasz, jakby ci rękawem tym, rękawem cukierniczym dorobili ozdobę wokół szyi. Tak więc naprawdę, chyba nie jesteś zbytnio autorytetem w kwestii tego, jak dobrze wyglądać. Ło Boże, i te stroje tutaj. Czuję się raczej, jakbyście szykowali mnie na wesele. Wtedy przygotowałbym waszmości surdut, frak bądź ewentualnie tużurek. Tymczasem waszmość ma do wyboru te szaty. O, naprawdę mógłbym się tutaj przyjść w moim worku do walki. Czarny, czarny i czarny. Nie wiem, o co ci chodzi, Geralt. Zajebisty wybór. W Gardzie nie lubimy krzykliwych barw. Waszmość niech oznajmi, kiedy się namyśli co do stroju. Duży plus Nilfgaardu to jest ich miłość do koloru czarnego. Wszędzie go zresztą mają. Ale Geralcik, kurde, ja bym w takim stanie wyszedł do Emhyra. Myślę, że doceniłby. Pokazujemy mu wszystko, co mamy. Wybiorę chyba to. Niby takie pufiaste są te rękawy, ale tutaj są takie złote dodatki, które nie do końca mi pasują. Jakiś taki zbyt agresywny wzorek. Tutaj te pasy, które idą wzdłuż boków ciała. Myślę, że podkreślą naszą piękną figurę. Dobra, weźmy wszystko. Mapa świata nie. Ekwipunek za to. O Jezus Maria. Mogę sobie kamień runiczny wcisnąć w to? Być może? Proszę, jakie piękne buciki. No i oczywiście ręcznik kąpielowy. To też by była dobra opcja do walki. Dobra, panie szambelanie. A mówią, że szata nie zdobi człowieka. Czy waszmość jest kontent ze stroju? Powiedzmy. Kontent byłbym w ćwiekowanej kurtce i z mieczem na plecach. Ale trudno, skoro wpadłem między wrony. Słucham? Takie powiedzenie. Najlepiej to na mnie leżą piękne niewiasty ze wsi Velen, ale... Już może ograniczmy się. Waszmość posiada dostatecznie jasną karnację. Ale nim staniecie przed władcą południa i północy, muszę się upewnić, że waszmość wie, jak się skłonić. O, pamiętam, że to jest proces, którego mogę się nauczyć i wykonać go prawidłowo, jeżeli będę miał ochotę, więc spróbujmy. No to się upewniaj. To się upewniaj. Proszę patrzeć. Parę elementów pewnie będzie. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż broda dotknie piersi. Okej. Niech waszmość powtórzy. Ja będę musiał krok po kroku? Dobra. Prawa noga do przodu, połóż prawą na piersi, przesuń lewą do tyłu, ręce wzdłuż ramion. Nie. Prawa ręka na pierś, to będzie chyba to. Tak wydaje mi się. Że cóż, go dobrze skopiuje? Ruchom brakuje płynności i gracji, ale po nordlingu mniej się oczekuje. Co za rasizm, chłopie! Proszę za mną. Jeżeli chcesz tutaj w tej chwili jakiś, nie wiem, test sił wykonać, to bardzo chętnie dam ci jeden z moich eliksirów do wypicia. Do początkowo cesarza, nie zobaczysz efektu. Za tydzień będziesz srał krwią i to z ust. Wasza arcymagnificencja? Widzę, że waszmość w humorze do żartów. Boję się, że cesarz może tej dyspozycji nie podzielać. Wystarczy wasza wysokość. Wypowiedziane głośno, wyraźnie i z szacunkiem. Nie mogę się doczekać, aż kompletnie nie nazwę go tak, jak on tego oczekuje. Mamy wspólną przeszłość, panie Emhyrze. Kiedyś byliśmy bliżej, jak byłeś jeszcze jeżozwierzę. Ingrimieb art Herzer, Deitfen Adan in Karn ep Morwut. Emhyr far Emreis. Tytułów co najmniej tyle, co Daenerys. Ukłon. Ukłon? Nie! Nie będę się nikomu kłaniał. Wasza cesarska mość. Chcesz coś ode mnie? To mów. Ebto orde. Evelien namen wadgen wavort. No, i tak ma was w dupie. Jesteście nikim. Dziewka w czerwonym, chłop z workiem na głowie, jakiś rycerzyk, szambalambalaban. I ktoś tam jeszcze, kogo nie zauważyłem. Emhyr przynajmniej ma styl, trochę czerwonego do czarnego dorzucił. Foltesta, wciąż nie opanowałeś podstaw etykiety. Znasz to powiedzenie. Starego psa nowych sztuczek nie nauczysz. Zgaduję, że nie wyzwałeś mnie, żeby powspominać stare dobre czasy, więc... Milcz. Moja córka Cyrilla wróciła.
jest w niebezpieczeństwie. Jaki obraz! O, jakby jej misiaczka zabrali. Masz ją znaleźć i przyprowadzić do mnie. Albo nie dali jej jeść kurzu. Jesteś pewien? Ciri przecież odeszła bardzo daleko. Myślisz, że wzywałbym cię tu w środku wojny, gdyby to były plotki? Myślę, że nawet cesarz może się mylić. Zapomniałem, jaki jesteś bezczelny. Nie mam czasu ani specjalnej ochoty, żeby cię przekonywać. Zrobi to Yennefer. Po audiencji. Ilu ludzi liczy twoja armia? 20 tysięcy? 30? Czemu akurat ja? Nie brzmi tak jak wielka armia, szczerze mówiąc. Bo ci ufa. Ufa, prawda? Więc powiedz, czemu jej szukasz? Przecież nie chodzi o to, żebyście nadrobili stracone lata, prawda? Mina dziecka, kiedy powiesz mu, że nie może zjeść słońca. Jak zawsze. Słuchaj, skończmy te podchody i tak się zgodzisz. Choćby dlatego, że ci zapłacę. Więcej niż zwykle bierzesz za zlecenie, znacznie więcej. 500 tysięcy orenów. Zachowaj swoją hojność dla tych, którym twoje wojska spaliły domy. Zrobię to dla Ciri, nie ze względu na twoje złoto. Twoje motywy mnie nie interesują, tylko rezultaty. Resztę powie ci Yennefer. Koniec audiencji. Meredith! Wiedźmin wydaje mi się być troszeczkę apolityczny. Jakby jemu zależy na tym, jak ktoś traktuje jego i osoby jemu bliskie. Tak więc podoba mi się to, że wykorzystuje każdą okazję, żeby pocisnąć osoby związane, wiecie, z wojskiem, walką i polityką. Nieważne, po której jesteś stronie. Każda wojna jest bezsensowna, bo jest prawdopodobnie z prywatnych pobudek. Czy nie dość wyraźnie podkreślałem, że cesarzowi należy się skłonić? No i co mi teraz robisz, szambelanie? Wasz mości nic, prawda? Ale mnie czeka kara. Jaka kara? O nie. Niech wasz mość trzyma się blisko i nikogo nie zaczepia. Dość łamania etykiety na jeden dzień. No nie wiem. To ty otwierasz drzwi siłą umysłu. Nie wygląda na zbyt kulturalne zachowanie. Co ja tutaj mogę jeszcze ze sobą robić? Tam ewidentnie ryją jakąś dziurę w samym środku. Drugi, książę Elander. I tutaj gadają w jakimś obcym języku. Morvran Vorhis. A to ten ozdobiony przez rękaw cukierniczy. Można przerwać? Dzień dobry. Zamiast przerywać, dołącz do rozmowy. Rozmawialiśmy o neutralności. O tym, jak trudno ją zachować. Tak, na pewno nie mogliście się powstrzymać, żeby napieprzać całe Królestwo Północy. Mimo wszystko trzeba próbować. Bo? Bo mało jest spraw, którym warto służyć i jeszcze mniej ludzi. Tyle w tej kwestii. Możemy zmienić temat? Czy my się tutaj wbiliśmy, żeby pisać się na ogromną rozmowę na tematy polityczne? To ja dziękuję. Jestem już po rozmowie z cesarzem. I czemu cię wezwał? Czyli nawet ty nie wiesz. Żeby ci kołnierzyk poprawić. Nie, ale zgaduję, że chodzi o zwykłe wiedźmińskie zlecenie. Na bobołaki. Na co? Okej, bywaj zatem. Bywaj. Do rychłego. Zbyt rozwiniętego dialogu z nim nie przeprowadziliśmy. Dobra, chodźmy dalej za szambelanem. Nie chcę tutaj ominąć jakichś potencjalnych bocznych miejscówek, które można ogarnąć. Wydaje mi się w ogóle, że w tym miejscu jest jakiś glitch, który pozwala chyba opuścić cały ten zamek i sobie gdzieś tutaj luźno biegać dookoła. Tak mi się wydaje, że Enigma kiedyś mi coś mówił. I tutaj, gdzieś w tym miejscu znajduje się jedna jakaś chyba płytka albo fontanna, którą mogę Ardem potraktować, wydaje mi się ją rozpieprzyć. No, tak mi się wydaje. Nie wiem tylko, czy to jest oznaczone jakoś. O, tuturu, tiriruru, proszę, proszę, czerwoniutkie. Pomyślałby kto, mogliście mi zabrać broń, mogliście mi zabrać wszystko, ale mam to. Hehehe, użyj. Co się teraz otworzy? Cokolwiek się otworzy? Może teraz będę mógł coś dupnąć w tej chwili. Tutaj coś słyszałem. Coś się tu gdzieś otwiera. Proszę, proszę. Skrzyneczka tajemnicza. Dobra, szambelanie, w dupę mnie pocałuj. Ulepszone siodło, stary list. A co w nim? Szanowny pan Roderick de Vette. Zwlekałem z odpowiedzią, aż Golan Vivaldi potwierdzi, że wystawiony weksel ma pokrycie. Polecam się na przyszłość. Dobra, liścik wiele mi tutaj nie powiedział, szczerze mówiąc. I to wszystko? Nic tutaj już nie ma? Tylko liścik i ulepszone siodło? Seriously? Naprawdę? Myślałem, że jakieś takie bardziej ekstrawaganckie nagrody tutaj mnie czekają za odnalezienie tajemniczego miejsca na zamku.
Tutaj nie jestem pewien, czy można w ogóle później wrócić, ale hej, zawsze mogę pozbierać sobie więcej zasobów alchemicznych, czemu nie? Dobra, Szambelania, ja jestem 7 kroków przed tobą, w każdej możliwej chwili. Gdzie mnie prowadzi? Gdy wasmość skończy, proszę do mnie przyjść po swoje rzeczy. Okej. Gdzie mamy Yennefer za to, żeby z nią porozmawiać? Czy to są już te drzwi? To jest zamknięte, potrzebuję klucza. Przydałaby się jakaś taka magia do otwierania drzwi, jakaś alohomora. Wiem, że tutaj możemy w tej chwili przeprowadzić z kimś dialog, który pozwoli nam dowiedzieć się troszeczkę więcej o świecie i ogólnie teraz o politycznych przynależnościach wszystkich dookoła. Wątpię, żebym znalazł tutaj cokolwiek sensowniejszego niż książki i chleb. Więc nie będę tutaj wszystkiego przeszukiwał. O, świetnie, świeczka zgaszona, zajebiście. Potem go tylko przepiszesz na czysto. Tutaj mamy skrybę, a tutaj mamy pana ambasadora. Dzień dobry, panie ambasadorze. Powie mi pan tutaj coś ciekawego o świecie, który nas otacza? Chyba nie za bardzo, chyba muszę najpierw z Yennefer pogadać. Potem i tak mam pójść z powrotem do Szambalana, więc... No więc Yen! Geralt, wyglądasz szałowo w tym kubraku. Chcesz go ze mnie zerwać, maleńka? W innych okolicznościach potraktowałabym to jako propozycję. Może nawet bym z niej skorzystała. Ale mamy co robić. Już rozumiesz, czemu jestem na dworze Mhyra? I wygląda na to, że płyniemy odtąd na tej samej łodzi. Ciri rzeczywiście wróciła? Nie mam mowy o pomocy. Teraz już wiemy, czemu Yen się tak szybko zgodziła. Zobacz. Według relacji naszych agentów wygląda teraz mniej więcej tak. Mała wiedźminka wyrosła na niezłą tamnicę. Niestety moderzy też tak uważają. I tyle, ile jest modów na nagą Ciri z ogromnymi balonami, to nie zliczycie. A niech mnie rzeczywiście wydoroślała. Trochę lat minęło, odkąd ćwiczyliście razem w Kermoren. Wiele się zmieniło. Ty nic a nic. Ach, oczywiście. Stęskniłam się za tymi twoimi niezdarnymi komponentami. Wiedźmińska szkoła szarmancji. Ale skupmy się na razie na Ciri, dobrze? Racja. Emhyr mówił, że idzie za nią dziki Gon. Ciężko byłoby mi w to uwierzyć, gdyby nie wczoraj. Jak oni nas wywęszyli? Przeze mnie. Widzisz, szukam Ciri od miesięcy. Zaklęcia lokalizacyjne, haruspicja, geomancja i tak dalej. Wiedziałam, że dziki Gon może to wyczuć i znaleźć mnie. Wosk przez klucz. Myślałam, że ich oszukam. Backflipy. Cóż, nie do końca o północy na polu. Od jakiegoś czasu czułam, że mam ich na karku i że polują na mnie. Gdyby nie ty i żołnierze Emhyra, dopieliby swego. Nie mogę ryzykować kolejnego takiego spotkania. Pora skończyć z szarami namierzającymi, czas sięgnąć po bardziej tradycyjne metody. Po najlepszego tropiciela, jakiego znam. Musisz ją znaleźć, Geralt, zanim zrobi to dziki Gon. Dobrze, że jest Fest dobrze schowana. Czego dziki Gon może chcieć od Ciri? Nie mam pojęcia, Geralt. Wysłałabym im list z zapytaniem, ale nie znam adresu. Przecież wiem tyle, co ty. Pewnie chodzi im o jej krew, jej dar. A do czego Ciri miałaby Gonowi posłużyć? Wolę nawet o tym nie myśleć. No wszystkie te skurwole tak naprawdę chcą Ciri dla jej mocy, niewątpliwie Emhyr też. To gdzie dokładnie widziano Ciri? W dwóch miejscach, w Velen i w Nowigradzie. Ślad w Velen jest najbardziej obiecujący, pojedź tam w pierwszej kolejności. W karczmie na rozstajach spytaj o kupca Henryka. To agent cesarza, skontaktuje się z tobą. I co, tyle? Żadnego hasła, tajnych znaków? Żadnych tajnych znaków. Przykro mi, że niszczę twoje chłopięce wyobrażenia o pracy wywiadu. Z Nowigradu mamy tylko niesprawdzone informacje, plotki. Ale tam może ci pomóc nasza wspólna znajoma. Triss. Jaka Triss Marigold? Ma ponoć przytulny apartament w kamienicy przy głównym rynku. Na pewno się ucieszy, jak mnie zobaczy. A ty co będziesz robić? Wybieram się zaraz na Skellige. Doszło tam do magicznej eksplozji, która zniszczyła pół lasu. I ma chyba coś wspólnego z Ciri. Będę w Kertrolde. Dołącz tam do mnie, jak już się czegoś dowiesz.
To ja już niedługo będę spędzał niesamowicie długie ilości dni i godzin, może nawet tygodni na zapieprzaniu po Velen. Ona będzie se siedziała w jednym miejscu w Skellige, mroziła dupę. Zanim się rozstaniemy, czemu nie odezwałaś się wcześniej? Bo mnie nie potrzebowałaś? Nie, bo ty mnie nie potrzebowałeś. Słyszałam, że tworzyliście z Triss świetną parę. That bitch. Jen, straciłem pamięć. Naprawdę? To jest twoja wymówka? Cóż, Jen chyba nie było przez całe dwie poprzednie gry, jeśli dobrze mi się wydaje. Bo jeśli jeszcze usłyszę, to nie tak, jak ci się wydaje, albo dzięki temu zrozumiałem, jak cię kocham, to nie ręczę za siebie. Czy Geralt w którymkolwiek momencie tych wszystkich gier odzyskał pamięć, tak że on jest w stanie stwierdzić, kim była dla niego Jen, że jakby to ich uczucie na nowo się budzi, czy może po prostu zakochał się w niej na nowo, jak piękna fabuła komedii romantycznej? No i znów się rozjeżdżamy. Szkoda, ale rozumiem, czas goni. Goni, prawda. Więc może od razu teleportujecie do Velen? O nie, nie ma mowy, bo jadę konno, jak tylko się przebiorę. Jak wolisz. A tak na marginesie, naprawdę dobrze ci w czarnym aksamicie. Mówisz? Może oprzyję sobie nim zbroję. Powodzenia, Jen. I wzajemnie. Słuchaj, jeżeli chcesz się dowiedzieć, co się działo na świecie, gdy włóczyłeś się z Vesemirem po bezdroże, porozmawiaj z ambasadorem Faradre. To on, o tam. I Geralt, wiem, że jest wojna i tak dalej, ale nie próbuj zostać bohaterem, dobrze? Po prostu sprawdź te ślady i przyjedź do mnie. W jednym kawałku. Będę na ciebie czekać. Oj. No cóż, no może być zła, może mówić nam tutaj, że jest zazdrosna o Triss, ale buziaka nam dała, to znaczy, że będzie dobrze. Jezus Maria, myślałem, że to kara za otwarcie skrzyni. A tutaj tak po prostu są takie bogactwa? Miecz tysiąca kwiatów, zbroja tysiąca kwiatów, co to jest? Czy ja mogę to wziąć? Czy ja mogę tak za darmo to wziąć? Dobra, list ze skrzyni Yennefer, co to jest? Tutaj mamy co? List z instrukcjami. Przeczułem, że nie będziemy mieli czasu na pogawędki przed przybyciem, dlatego napisałem list z wyprzedzeniem. Przypuszczam, że mamy sobie wiele do powiedzenia, ale te nasze rozmowy jeszcze przyjdzie czas. Ufam, że papier nie jest odpowiednim medium. W zamku czeka na ciebie prezent ode mnie i cesarza. Będziesz mógł go odebrać po audiencji u Emhyra, potem jak wyjdziesz z sali tronowej na dziedziniec. Idź krużgankę do przodu, gdy dotrzesz do ściany, wybierz pierwsze drzwi po prawej, znajdziesz się w komnacie z kominkiem. Tuż za nim będzie wejście do interesującego cię pomieszczenia, wewnątrz pod oknem znajdziesz skrzynię z podarunkiem. W razie gdyby te wskazówki okazały się zbyt skomplikowane, cesarski szambelan z pewnością zaprowadzi cię na miejsce. Zakładam, że tropiciel twojego formatu nie powinien mieć problemu. Damn! Ale czekajcie, to jest to? Idź krużgankiem do przodu. Co to jest krużganek? W komnacie z kominkiem tuż zanim wejście do interesującego cię pomieszczenia. No przy kominku stał ten cały skryba i ten drugi. Wewnątrz pod oknem znajdziesz skrzynię z podarunkiem. No to jest chyba to. Cieszy mnie, że znalazłeś skrzynię, o której wspomniałam. Okej, dobra. Umówiłam z cesarzem o dodatkowych środkach, dzięki czemu udało mi się zdobyć interesujący ekwipunek z jego osobistej kolekcji. Pancerz Dolblatana na przykład jest rzadkim przykładem łączenia rzemiosła nilfgaardzkiego z elfim. W temacie drugiego zostało, cesarz był bardziej enigmatyczny. God damn! To wszystko dla mnie prezent? O mój Boże, coś mi tam nawet powiedziało, ale to przewinąłem. Kawałek drutu, disglare, odwar z leszego, buty kawalerzysty mam w dupie. Kiedy tak cenne rzeczy w tej chwili podnoszę. Holy shit! A jestem przeciążony, o to po prostu chodzi. Nie mogę nawet mojego ekwipunku w tej chwili ruszać. Halo, nie mogę biegać, nie mogę robić nic. Czemu tam było tyle rzeczy? Ja pierdolę. No cóż, dziękuję. Ambasador. Ambasador Faradre. On mi może coś powie o tym wszystkim świecie. Yennefer całym mówiła, świecie. Że mogę cię wypytać o bieżące sprawy, wojnę i tak dalej. Oczywiście, jeden sługa cesarza nie ma tajemnic przed drugim. Pozwól, podejdźmy do mnie. Musiałeś mnie tak nazwać? Grzmocie? No dobra, jego mogę wypytać o wszystko, co tutaj dotyczy polityki. Jestem bardzo ciekaw, co takiego mi tutaj sprzeda i powie. Jak przebiega wojna? Jak przebiega wojna? Poza tym, że niechybnie doprowadzi do triumfu Nilfgaardu. On ma oczy dziwne, brzydkie takie. Rozmawiamy w cztery oczy, bez świadków. Więc dajmy spokój z propagandą, choćby podszytą ironią. Ofensywa szła świetnie aż do zimy. Rozbiliśmy temerskie wojska w puch. W Edirn był taki chaos, że nikt nie stawiał nam nawet oporu. Przed pierwszymi śniegami dotarliśmy na linię Pontaru.
Zostało osłabione Kedwę i Redania Radowida, który ignorował błagania reszty północy o pomoc. Myśleliśmy, że poprosi o pokój, może nawet złoży hołd lenny. Czekaliśmy roztopu w pewni zwycięstwa. Radowid złoży hołd? Tak, to były płonne nadzieje. Bo Radowid, zamiast słać posłów albo przesunąć wojska w naszą stronę, przebił się przez zaśnieżone góry pustulskie i zaatakował Kedwen, swego sojusznika. Mhm. Radowid wziął ich z zaskoczenia, a że morale Kedweńczyków i tak było niskie po śmierci ich króla, starczyło kilka przegranych potyczek, by złożyli broń i przeszli na stronę Redanii. I tak na wiosnę, zamiast dwóch słabych wrogów, mieliśmy już tylko jednego, za to potężnego. No cóż, troszeczkę chamska taktyka ze strony Radowida, ale jakże skuteczna. A co z Kowirem? Kowir ceni swoją neutralność. Na tyle, by nie użyczać swoich wojsk, ani co ważniejsze pieniędzy, żadnej ze stron. Wracając do wojny, na wiosnę doszło do wielkiej bitwy na Błoniach Velen. Wielkiej, ale i nierozstrzygniętej. Straty po obu stronach były ogromne, bezprecedensowe wręcz. Radowid wycofał się za Pontar. Póki co jest tam bezpieczny, do czasu aż z południa przybędą posiłki. Wtedy cesarz Emhyr Far Emreis rozprawi się z nim ostatecznie. A nie moglibyście po prostu wrócić do siebie? Oszczędzilibyście wszystkim zachodu i sporo ludzkich istnień. Obawiam się, że stawka jest za wysoka, żeby złożyć karty. Można grać już tylko wabank. Piękny pomysł, Geralt. Szkoda, że się nie uda. Jak wygląda sytuacja w Velen? Źle, jak zawsze. Albo nawet gorzej. To nigdy nie była kraina mlekiem i miodem płynąca. A teraz jeszcze spłynęła krwią. Wojska przeszły tamtędy kilka razy. Zadeptały pola, złupiły spichrze, spaliły wsie. Ludzie głodują. Mhm. Jak wam idzie zarządzanie tym rajem na ziemi? Nie najlepiej, szczerze mówiąc. Nasze siły i tak są rozciągnięte, a Velen to głównie moczary i gęste lasy. Ciężko kontrolować taki teren. Zdarzało się, że patrole nie wracały do garnizonu. Dlatego tymczasowo władzę w naszym imieniu sprawuje tam pewien Nordling. Niegdyś niższej rangi oficer temerskiej armii Filip Stenger. Znany lepiej pod swym nom de guerre Krwawy Baron. Kompletnie zapomniałem, że Krwawy Baron ma na imię Filip. Dobrze ci radzę. A mógłby się nazywać Rafał. Okej. Jakie wieści z Nowigradu? Wolne miasto wciąż jest wolne? Tak, chociaż wszyscy wiedzą, że to długo nie potrwa. W Oxenfurcie siedzi Radowid, a cesarz tu w Wyzimie. Za blisko. Obaj potrzebują pieniędzy i większej floty. A Nowigrad może dać jedno i drugie. Dlatego atmosfera w mieście jest dość nerwowa. To znaczy? Jak ludzie radzą sobie ze strachem? Szukają pocieszenia i kozłów ofiarnych. Kościół Wiecznego Ognia doskonale to rozumie. Dlatego obiecuje wiernym poprawę losu i wskazuje palcem winnych. Kto wywołał wojnę? Kto na niej zarobi? Wiadomo, czarodzieje, elfy, krasnoludy, słowem odmieńcy. Jestem na placówce w Nowigradzie od 13 lat. Wpierw jako konsul, potem ambasador. Wiele widziałem. Okrucieństwo, cynizm, chciwość. Ale to, co się tam teraz dzieje, przyprawia o dreszcze. Odpaliłem sobie w tej chwili w internecie mapę świata wiedźmińskiego, bo jest ta i ona się wydaje być spoko. Ja jestem bardziej ciekaw dokładnie właśnie, gdzie się znajduje Skellige, gdzie na tym wszystkim, jak się układa tutaj, właśnie gdzie jest Oxenfurt, gdzie jest Nowigrad i w ogóle pewne jest jedno. Cały ten teren gry to jest po prostu tyci, jeden malutki. Po prostu pypeć na całej mapie świata, no ale tak, Nowigrad jest niby wolnym miastem, Oxenfurt jest niedaleko, Temeria się znajduje tutaj, Redania na północ, gdzie tutaj w ogóle jest Kaer Morhen, wydaje mi się, że gdzieś bardzo mocno na wschód, tu są, jest w ogóle tam mega na północy, ale tu są, to hoho, ile czasu minie, zanim ja się do tu są wybiorę, ale dobra, co nowego na Skellige? A co nowego na Skellige? Nic. To jest właśnie duma wyspiarzy, prawda?
robić wszystko wedle tradycji, jak pradziadowie. A zatem tak jak pradziadowie żrą się między sobą, kradną, czasem napadają na nasze transporty. To uciążliwe, ale nic więcej. Skellige zawsze było na marginesie historii i wciąż tam tkwi. Bardzo jesteś pewien swego. A co jeśli królowi Branowi uda się pogodzić jarlów i poprowadzi ich przeciw waszej flocie? Król Bran jest zniedołężniałym starcem. Z tego co słyszę, nie pamięta już nawet imion swoich wasali. Więc z tym jednoczeniem może być ciężko. Proszę, brzmi jakby... Boże, nie Nowigrad, tylko jakby Nilfgaard miał chętkę na Skellige i widział niedługo możliwe otwarcie. Dzięki za pomoc. Nie ma za co. Niechaj wielkie słońce oświeca ci drogę. O, dziękuję, dziękuję. W dupie mam trochę to wielkie słońce, ale niech ci będzie. No dobra, cóż mi w tej chwili pozostaje do roboty, jak nie... wypierdylać stąd. Musimy się wybrać do Velen, mamy już pierwsze informacje na temat tego, z kim się skontaktować. Odbierz ekwipunek od Szambelana. Teraz będę totalnie przeciążony, ale cóż no, przeżyję chwilę bycia przeciążonym, ponieważ później po prostu wrzucę do skrzyni, do czego nie będę chciał. Oddając moje rzeczy. Mam w ogóle bardzo mocne wrażenie, że poprzednio, kiedy grałem, nie odebrałem tego prezentu od Yennefer. Cytrusy i goździk. Dzięki tym perfumom szaty waszmości dłużej zachowają świeżość. Pięknie dziękuję. Nie jestem pewien, czy mam ochotę pachnieć tymi zapachami. Chcę zobaczyć swoją córkę całą i zdrową, jak najszybciej. Ta, wspomniał coś o tym, zdaje się. Bywaj. Mam dla ciebie złą wiadomość, Szambalabanie, ponieważ zanim zobaczy córeczkę, minie bardzo dużo czasu, zanim ją znajdziemy. A jak już ją znajdziemy, trzeba będzie jeszcze uratować cały pieprzony świat. Zadanie? Rozumiem, że to będzie zadanie do wykonania nie tutaj, tylko gdzieś indziej. Hello, Nilfgaardczyku. Kimżeś jest? Dialogi Gwint. O Jezus, nie, w życiu. Ustawiłem sobie poziom trudności Gwinta na niski, ale nie wiem, jak daleko zajdzie ta gra. Powiem wam tyle. Nie interesuje mnie granie w Gwinta. Wszelkie misje związane z Gwintem, kompletowanie talii, nie lubię karcianek, nie jestem dobry w karciankach, nie ma do nich cierpliwości, mózgu, ani nie mam też ochoty w nie grać. Tak więc cóż, mapa świata, moi drodzy, trójkącik. No to jest takie troszeczkę, mam wrażenie, przekłamane. Znaczy oczywiście, że ta mapa jest jakoś inaczej przeskalowana, ale my idziemy do Velen. Drzewo Wisielców to nasz jedyny wyznacznik tutaj. Mam nadzieję, że niedaleko będę miał skrzynię. Nie było najważniejszym wydarzeniem pobytu Geralta w Wyzimie. Wiedźmin dowiedział się, że jego podopieczna Ciri wróciła z długiej podróży i jest w niebezpieczeństwie. Z rozkazu cesarza i na prośbę Yennefer, Geralt wyruszył na poszukiwania Ciri. Cóż, no te filmiki fajne są, jeżeli wracamy po dłuższym czasie do gry i musimy się zorientować, gdzie tak właściwie jesteśmy, a że Jaskier w tych wszystkich przerwnikach filmowych mówi mi dokładnie, co przed chwilą zrobiłem i czego się dowiedziałem, średnio potrzebne. Dobra, jestem przeciążony fest, tylko i wyłącznie te zbroje, które podniosłem ze skrzyni, mnie dociążyła. Ja tam przecież miałem praktycznie 50 wagi różnych rzeczy, które sam pozbierałem. Składniki alchemiczne, eliksiry, inne tam miecze i pierdolety, kamienie runiczne miałem akurat przy sobie. No dobra. Drzewo Wisielców. No fantastyczny w ogóle landmark sobie wymyśliliście. Zdjąć ludzi? Nie, panie, powaliło pana, zajebisty pomysł, żeby tutaj stak postawić. Niech wiszą. A w końcu się w szkielety zmienią i będzie zajebiście. Na płotce przynajmniej mogę jeździć w miarę nieprzeciążony, ale skoro już jesteśmy na płotce, jasne, trzeba będzie gdzieś tutaj dojechać. Dziękuję za ten 30 poziom bądź wyższy, no i jeszcze mamy oczywiście krew i wino, let's go. Najpierw musisz ukończyć zadanie poeta w opałach, ale to mnie teraz za bardzo nie interesuje. Tak, jesteśmy przeciążeni. Zanim pojadę gdziekolwiek, chcę zobaczyć moje nowe rzeczy. A la barira, oczywiście niczego nie mogę założyć. Kurwa macie. Na 11 poziom. Biały tygrys z zachodu. Nazywają się całkiem fantastycznie. Tą kedwańską kurtkę wrzucę, jak bardzo by mnie to nie bolało w tej chwili. Miecze też niemożliwe do użycia aż do 11 levela, nie? To jest na 7. Przepraszam, srebrna wdowa z Doliny Kwiatów. No takiego unikata sobie chętnie wrzucę, ale to jeszcze trochę czasu minie. Tutaj też mam rzeczy na 7 poziom. Boże, czemu to tak do dupy wygląda? Mam dwa sety, widzę. 1000 kwiatów i ten miecz 1000 kwiatów będzie wcześniej do założenia.
I pewnie też mamy obydwa rodzaje tego miecza Tysiąca Kwiatów. Tak, jest miecz Tysiąca Kwiatów, a potem też Srebrna Wdowa z Doliny Kwiatów. No spoko, jeszcze tylko 3 levele, czyli jakieś 20 odcinków i będę mógł sobie to założyć. A na razie będę musiał to schować, dlatego trzymam kciuki, żeby w tej karczmie, do której teraz się wybieram, była skrzynia. And płotka, zasuwaj. Pokaż, co umiesz. A, będę walczył z dzikimi psami na pierwszym poziomie w tej chwili. Nie. Chcę sobie tego muzyczki posłuchać, bo jest całkiem zajebista. Jedziemy do karczmy, trzeba gdzieś zdeponować te nasze bogactwa. Poziom paniki, dupa tam panika. Co mnie panika interesuje? Daleko jest ta karczma swoją drogą? Ach, welen. A, drzewo wisielców, tam mi każe jechać. Dobra, jadę tam, gdzie mi... Chociaż wiecie co, tutaj mamy jakąś miejscówę. Czy ja tutaj dam radę w jakiejś karczmie zrzucić to do skrzyni? Wiem, że w tej grze znajduje się właśnie skrzynia, w której możemy zrzucać niepotrzebne nam rzeczy. I to jest taki schowek, który dostępny jest po prostu wszędzie, ale no muszę się zorientować tutaj. Czy jest jakaś karczma, do której to dam radę zrzucić? Odblokuję sobie znak przy okazji, przyjeżdżając tutaj. Mamy tablicę z zadaniami, oczywiście, jak to wszędzie bywa. Ale nie widzę tutaj żadnej karczmy. A no dobra, jak już tutaj jestem, to sobie zbierzmy te zadania. Zobaczmy, co to będzie. Teraz obniżona prędkość poruszania się boli mnie straszliwie. Przestroga... Dobra, widzę, że nie ma sensu czytać tego. Najlepiej jest to po prostu zebrać, potem popatrzeć, jakie nam się misje pojawią. Dobra, dojedźmy do tej karczmy w takim razie. Te notatki sobie poczytam w wolnej chwili, kiedy będę miał okazję. Na początku przyszłego odcinka może. Generalnie nie wiem, jaki jest dzień, kiedy wy oglądacie ten konkretny odcinek, ale moim ambitnym planem jest po prostu powrzucać tyle filmów, żeby starczyły mniej więcej do tych pierwszych dni po nowym roku, kiedy wrócę i z powrotem dopiero wtedy będę mógł podjąć decyzję, czy będę chciał lecieć z tym dalej. Tam mamy chyba jakiegoś kapłana Wiecznego Ognia, a moje przeczucie i wspomnienia mówią mi, że Wiecznego Ognia to najlepiej unikać albo ich niszczyć, jeżeli tylko będę miał taką okazję. Tak czy siak, ktoś tam wołał o pomoc, ale ja naprawdę muszę zrzucić te rzeczy, które dostałem. Udaj się do karczmy na rozstajach. No droga jest niestety długa i skomplikowana, ale płotka przynajmniej pięknie jedzie. Możemy zażyć tutaj zajebistości całej tej okolicy i tego, jak to ładnie wygląda. Czy ja w ogóle, jak jestem przeciążony, to w trakcie walki też jestem jakby dowalony? Czy też będę miał problemy z walką? Ratuj się, kto może! Tak, to obcy nadchodzą. Dajcie mi skrzynię do przechowania sobie czegokolwiek. Nie wiem, gdzie one się w ogóle znajdują. Czekajcie. Witcher Free Storage. Stash. O właśnie, to się nazywa Stash. A widzę, że Velen. Kraus Purge. Gdzie jest Kraus Purge dokładnie na mapie? O Jezus Maria. Kraus Purge to widzę będzie... O, to jest, nie, to jest w kasztelu w Rońce, tam mam moją skrytkę. O Jezus, nie, to ja muszę w takim razie zrobić co innego. Uda się do karczmy? Nie chcę się udawać do karczmy. Zrobię teraz coś kontrowersyjnego, przynajmniej tak możecie pomyśleć. Pójdziemy do Białego Sadu, i pójdziemy tutaj, na Most Płaczki. Spotkanie z Yennefer. Tak, wątpię z tym filmikiem, nie potrzebuję tego teraz oglądać. Idziemy do skrytki, zrzucić wszystkie rzeczy, których nie potrzebuję, bo i tak ich teraz nie założę. Ale jak tylko wbijemy siódmy poziom. Z rozkazu cesarza i na prośbę... O ile nie będę miał żadnych tutaj... O ile nie będę miał już żadnego seta wiedźmińskiego do tego czasu, to sobie wtedy założę zestaw Tysiąca Kwiatów. Ciekaw jestem, jak wygląda. No ale nie dowiem się, nawet nie mogę tego przymierzyć w żaden sposób teraz. Chyba, że mogę? Nie było tutaj jakiejś opcji przymierzania być może? Podgląd przedmiotu. Oh shit, boy! Jezus Maria, ależ Rizler ze mnie. Wszystko to mogę sobie popodglądać. A nie, tylko jedno naraz? Nie, wszystkie naraz, okej. To jest tygrys z zachodu. Tutaj są buty Tysiąca Kwiatów. Panie, jakie to jest zajebiste. Mamusiu, a ta druga zbroja? Drugie buty, jeszcze ich mniejsze spodnie. No to wygląda tak bardziej szmacianie, a te buty wyglądają co najmniej, jakbym zaraz miał najechać na Polskę na koniach, bo jestem Tatarem. Tygrys z zachodu. Teraz mam dopiero odpowiednie spodnie. Kurde, proszę państwa. Rękawice też oczywiście jakieś tutaj są. Tysiąca Kwiatów. To są te poprzednie, a gdzieś tutaj powinienem mieć chyba te rękawice. Mam te rękawice? Na pewno podniosłem wszystko. Czy to są one? Tak, to są one. Nie, Tysiąc Kwiatów, a ja teraz chciałem... Tysiąc Kwiatów. To jest siódmy poziom, a to jest na jedenasty. Okej, Tygrys z zachodu. Dobra, pomieszałem to trochę, ale wszyscy wiemy mniej więcej, o co chodzi. Dobra, moi drodzy, kończymy ten odcinek. Na razie niestety mamy worek na sobie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić lajka. Nie wiem, który to jest odcinek i ile jeszcze sobie na zapas nagram, ale mam nadzieję, że wszyscy się świetnie bawicie. Trzymajcie się. Pa, pa.